Hej, z tej strony Dilery. Dzisiaj pogramy sobie na Ferajnie z Tritsusem. No zasadnie troszeczkę stały nasz jakby schemat. Cała ekipa, tak. No właśnie dlatego, że zbliżają się wybory, ponieważ już jutro będą wybory na burmistrza Nowej Ferajny. My głosujemy jako tutaj duecik. No jutro, w piątek. Meksykański żarcie. Pamiętajcie, to jest jedyny słuszny kandydat. Głosuj na meksykański żarcie, czyli na nas. To jest lepsza przyszłość dla Ferajny. Spójrz na naszą siedzibę. To jest siedziba partii meksykański żarcie. Z jednej strony patrz, początek stary, burrito, z drugiej strony szczęśliwe burrito. Co jest, ziomeczku? Mogę coś pokazać? Patrz, widzisz tą stronę? No, to jest Ferajna, kiedy... to jest strona nas, gdy wygramy. A widzisz tą stronę? To jest strona naszych przeciwników. Tak, dokładnie. BIM! BIM! Okej, więc łapkę w górę bardzo mile widziana, jeżeli jutro będziesz na live o 19.00, też napisz komentarze, jeżeli będziesz. Słuchajcie, w międzyczasie dużo się zmieniło na Ferajnie, jak zwykle zresztą. Na przykład powstało oświetlenie, które robiłem m.in. na live'ach, więc można powiedzieć właśnie, że oświetlenie nowej Ferajny jest zafundowane. Tak, więc o 19.20 są live'y. Zobaczcie sami, patrzcie na to. Zrobimy timeset 15 tysięcy i zobaczcie wszyscy... Lampy zapalają. Kto zbudował to? Meksykańskie żarcie. Takie rzeczy tworzy meksykańskie żarcie. Dolina Głów. Świetna innowacja. A słuchajcie, coś powstaje teraz nowego. Coś, o czym nikt jeszcze nie wie, kto nie ogląda live'ów, więc właśnie tego warto oglądać live'y. Powstaje szkoła na Ferajnie. Tak, i tam będziemy kręcić Minecraft szkołę. No, dla wszystkich. Jesteśmy niedoedukowani? Jesteśmy niedoedukowani, się nauczymy wszystkiego właśnie no w tej szkole. Więc jeżeli chcesz, żeby ta szkoła powstała, wiadomo, na kogo warto głosować. Na kogo, Ernest? Na kogo, Ernest? No, na meksykańskie żarcie. Dokładnie tak! Meksykańskie żarcie for life. Komentarze możecie pisać. Tak serio, zobaczcie, patrzcie. Patrzcie na to tutaj. Jest, powstał wąwóz i tu znajduje się szkoła. Czy dopiero zaczyna powstawać, ale jakby tu powstanie. Szkoła pod wąwozem. Tak, patrzcie. Tu powstanie Minecraft Szkoła 2. Dokładnie tak. I tutaj będzie powstawała, no i tu będziemy ona budować. Ona jest malutka. Ona dopiero zaczyna mieć kształt, to jest wejście. Ziom, to jest dopiero przedsionek. Jest mała bardzo. No okej, bo dopiero zacząłem budować na wczorajszym live'ie, dopiero zrobiłem projekt. To mała SQL. Dobra, chodź ziom, idziemy stąd, bo co potwory. Dlatego, że... Go można było uratować. Ale nie mam ani jabłek, ani nie mam... Zgasiłem miksturek. Dobra, okej, to się cieszę, albo w sumie się cieszę. Dobra, stary, bo jest bardzo dużo do zrobienia. Dzisiaj na tej powiedziałem na odcinku, co chcę zrobić. Głównym tematem dzisiejszego odcinka jest strollowanie naszych przeciwników. Czyli pizza i sprawiedliwość. Musimy przygotować się niespodziankę, mordo. Wiesz jakąś niespodziankę? Jeszcze nie mówimy Ernestowi, jak to będzie wyglądało. Otóż chodź, zobacz. Ziabuś. Chodź, pokażę ci, jakiego pranka na nich zrobimy śmiesznego. Bo zobacz, to jest ich siedziba. Po pierwsze, siedziba. Porównaj sobie siedziby. Tak wygląda siedziba Pizza i Sprawiedliwość. Nie wiem, stary, ta ich siedziba nie ma sensu zupełnie. Nie ma sensu, same wejście. Oni nie mają... Sekunda, wchodzimy. Nie, że się wchodzi przez ile? Pół godziny? Dwie godziny? Trzy godziny? Idziesz za mną, mordo? Okej, pochodź za mną. Patrz, podnosisz, 6 godzin, 7 godzin. Bardzo długo się wchodzi. Wszedłem po 40 latach. 14 godzin to zajęło. Okej, mordo, jesteś ciekawy, czy wpadłeś na sam pomysł na trolla, co ja. Okej, spróbuj wyjść z tego miejsca. Jakbyś wyszedł. Ale tak byś wyszedł, okej, ale generalnie jakby wyjście planowane jest takie, ziom, że... Skaczysz na dół. Tak, skaczysz na dół. Zamienisz wodę na lawę. Nie do końca. Na dole. Na dole, pod tą wodą będzie lawa. Stinks, mordo. Stinks, jakby to powiedział Flotar. Więc musimy zebrać teraz lawę, ziom. Masz lawę, czy nie? Coś się znajdzie, mówisz? Nie, nie mam. To chodźmy na sielankę i polecimy sobie teraz do cave'u, dobra? I znajdziemy lawę. Na sielance, stary, pod ten, w mojej kopalni jest lawa, jakby co. Na dole, w sensie, bo nie chcę z góry ci zabierać tej lawy. Ej, w ogóle się wylałaś, ziom, jest na sielance i tu jest niekolorowo. Tu jest stary... Tu jest... Ej, ziom. Co? Twoje zejście do kopalni jest trochę... niebezpieczne. Ale nie ta, nie ta. Gdzie? Co? Jak? Gdzie jesteś? Nie to zejście, stary. Nie w tym zejściu jest lawa. Stary? No dobra, ziom, bo ty mi zabrałeś zielone, a czy złote jabłko, to ja zabrałem twoje, pamiętasz? Kiedyś była taka akcja, że zabrałeś mi to jabłko, powiedziałeś, że jeżeli też masz, to jakby ja będę mógł wziąć, to ja wziąłem, dobra? No nie... No ej, ziom, co? Tak ustaliliśmy, odcinek temu, albo dwa. Nie... Dobra, ziom, gdzie jesteś? Czemu tak dużo razem nagrywamy? No bo jesteśmy jedną partią i musimy promować tą partię. W ogóle jeźdźcy apokalipsi pewnie na Ferajnie. Ale w sensie bardzo fajnie, stary, tylko dawno dużo nie nagrywaliśmy. No wiem, teraz nagrywamy dużo, bo jednocześnie są te wybory i chcemy je nagrać. Ja dopiero przyszłem. Ej, w ogóle gdzie mój koń? Jesteś? Który koń? Nie wiem, stary, gdzie ty jesteś. O, jeźdźcy apokalipsy nadal. No nie, to może to być twój koń. Chcesz, że jeźdźcy apokalipsy być twoim koniem? Worker. Chcesz, możemy je, stary, sobie je przygadnąć. Come on, o, come on. Zabiję szkieleta, czy zabijam? Come on, na tym miejscu. Co? A gdzie ty jesteś? Nazywam cię Krokro. No jestem w podziemiach u mnie. Widzisz mój nick? Nie, nie widzę twojego nicku. Czekaj, bo ja biję się z jeźdźcem apokalipsy. Gij, ale koń niech nie ginie.
come on, Kroku. O, koginie, ja będę mógł sobie wziąć kostkę. O nie, umarł! Nara, ty jeden umarł, jest drugi. A gdzie ty jesteś, ziom? Okej, pod ziemią. Tam, gdzie villagery są? Tak. Okej, a tu, tu mogę być. Villagery. Tak, tak. A już nie ma ich? Zabiły zombiak. A, no to przykro mi słyszeć. Jak to zrobić? Jak to, ja tego dopuściłeś, mordo, przecież to jest oświetlone. Come on, Kroku. Ja, ale jak się stało? Nie wiem, sam się zespełnował po prostu. Albo ktoś zrobił mi trolla. Nie, to śmieszne trolle bardzo. A w ogóle czemu masz takie brzydkie zejście, jak masz to ładne zejście? Dlatego, że to odkopałem je, bo tutaj jest zejście lawowe. Lawowe? Aha, to zejście do lawy. Czaję, Triri. Triri Krokro, przygody Triri Krokro. Ej, a masz te? Widerka? No. No mam, 6. A dasz mi jakieś... Czekaj, bo tu zabijam jeszcze szkielet, ziom! W sensie też bym chciał stary nieść lawę, rozumiem? Okej, tak, tak, chcesz czuć się odpowiedzialny i ważny. Aha, dobra, a okay, nie, to... że schodzę na darmo. Dobra, spokojnie. Bo czuć mi na darmo, a nie za darmo. Dobra, Krokro, to dawaj dobra. Mi ten. Triri, no i... czekaj, Triri! Bo ja tu ej, palę się! Czy to jest woda? Nie. Ej, ziomy, mogę zginąć. Spokojnie, mogę zginąć! Krokro. Tutaj nie jest... No za to jabłko, ale nie chcę go zużywać. Okej, okay, nie, przeżyję, dobra, okej, okay. Jest sobie nie, dobra. Trzymaj na wiaderko lawy. Dzięki. Proszę Krokro. Bardzo, to jest prezent urodzinowy, dla ciebie, mordo? Chciałbyś dwa, no to trzymaj drugie. Dzięki, trzymaj Krokro. Drugie, ale coś ci nie dam już, bo mordo za dużo. Idziemy? Dobra, no. Tylko jak stąd wyjść? Tędy, Krokro. Tędy, patrz, teraz tutaj parkour i nie jest takie oczywiste, jak tego nie budowałeś. Chodź, Krokro, tędy, ale ja nie budowałem, to Creeper wysadził. Creeper wybudował. Dobra, czaj. Haha, Creeper troll. Ach, te Creepery troll, dobra. Idziemy na górę, robimy tego trolla i to będzie najważniejszy punkt kulminacyjny tego dzisiejszego odcinka. No dobra, Krokro. Dobra, to twoje zejście jest wejście naprawdę niesamowite, ziom. W ogóle, ile ty masz miesięcy już tego skina bandyty? Że z drugi miesiąc masz chyba. Nie, mam przez ten, 3 tygodnie chyba. Ale czemu? Aż tak ci spodobał w ogóle? Tak. To jest dziwne stosanie. O nie, Krokro, o nie, Krokro, jest? Krokro. Ej, to jest zombie, który trzyma jajko? No. Ej, patrz, czego tam trzymasz? Czy to jest twój villager, który się przemienił? Ej, a mogę to odkryć? Przepraszam bardzo. Czy to jest... Nie, to jest zwykły zombiak. Aha, myślałem, nie, że to będzie... Ej, czy mieszka zombiak i kura ze ścian? Czemu trzeba? Czy... Ej, wiesz, że ziom spaliłeś swój diament, blok? Nie. Nie? A, dobra, okej. Okay. Czemu trzymasz zombiego i kurę za ścianą? Już nie trzymam. O nie, Krokro! Co ej, jest, Triri? To będę miał konia, no. No, tylko trzeba zabić tego drania. Ej, ale nie zabij konia. Okej, okay, za późno. Powiedziałeś mi to zanim zabiłem konia. Zwariowałeś? Ja muszę bić się, więc tam. To się... O nie, to czemu jest zatruty? A to jest wiedźma! Koń żyje. Mordo! Mam dobrą wiadomość, koń żyje. Okej, okay, a tu jest wiedźma. Koń już... Drugi koń też żyje! Ale ja nie żyję! No to Krokro słabo trochę. Ale wszystkie te zostały, czekaj, bo wszędzie włączył ten mod. Dobra. Ja już zabijam Wiokro. Dobra, cieszę, Triri. Słuchaj, Triri, to ja lecę do siedziby tych naszych przeciwników, jakich tam było. A jak się oswaja konia? Nie musisz go oswajać, on jest oswojony już. Ale jak ten, jak się go siodła? No musisz mieć siodło. Kąd? No, na przykład znaleźć musisz. Kurde, Krokro. Ja mam w Fenderczeście z 5 siodeł. Ja mam jedno przy sobie. Zawsze. Serio. Czemu? Ja nie wiem. Bo nie jest skąd się wziął od siodła mojego punku i mam od wielu miesięcy. Jednak jedno. A to pewnie moje masz. Bo ty kiedyś chyba ci dałem. I powiedziałeś, że oddasz. To brzmi jak coś, co wymyśliłeś. To na początku ferajny samej. Że tak długo, że nie pamiętam, nie? Tak dawno temu. Taki idealnie. No spoko, znam te sztuczki. Triri. Dobra, to ja biorę tego Krokro tutaj. Dobra, Triri. Ej, mam własnego Krokro. Cieszę się, Triri. Czemu wszystko jest Krokro? Nie wiem, smażonko. Smażonko, okej. Okay. Okej, okay, dobra, tutaj ustawiam to. Okej, okay, okej. Okay. Ziom! Nasz genialny troll jest prawie skończony, tylko fajnie by było, gdybyś jeszcze wylał drugą lawę. To byłoby no w ogóle elegancko. To będzie tak fajny wiaderczko lawy. No i zobaczymy, czy ktoś tu się stroluje. Nie wiem, czy ty zginie. Jakby to jest tak zrobione, że stary, że chyba nie zginą, bo będą mogli wypłynąć, ale jakby nie chcę ich zabijać. Chyba. Stary, fajnie, że niedługo będziemy nagrywać nową minigierkę na nasze kanały, nie? No, na Hypixel, tak. No. Czy patrzę, czy oni będą mogli stąd uciec? Działam, wiesz co, zrobię głupotę i sam wpadłem do pułapki, żeby sprawdzić, czy jest śmiertelna, dobra? Dobra, więc uwaga, test. Nie jest śmiertelna. A nie, nie jest śmiertelna, ale można. A może i jest? Jest, jest,
Jest, ale jest taka, że myślisz, że da się przeżyć. Chociaż jak zabijesz tabliczki, to wtedy przeżyjesz, ale... Ale nie, nie, mordo, no. Ja odkładam mojego krokra. To by było grifowanie. Bobo. A w sensie lawę rozlałeś, rozumiem, nie. Tak? Nie, nie, odkładam konia do mojego krokro, w sensie domu. A lawę nie wylałeś? Nie. A rozlejesz lawę tam na dole, żeby było więcej lawy? To... Może to fajnie wyglądało. No ale tak fajnie to będzie wyglądało, nie będzie tak... Aż, dobra, wszystko jedno. Dobra, nieważne, nieważne, nie było to bardzo. Okej. Okej. Okay. W ogóle cała ferajna jest zasyfiona tymi trollami dziwnymi. Niedawno zrobił. Jakimi trollami? No patrz, niedawno tutaj, nie wiem czy widziałeś tą budowlę brzydką. A, ta kupska, to razem odkryliśmy to. No właśnie, razem odkryliśmy. Jakieś takie dziwne rzeczy. Tory były zepsute, musiałem metro nareperować, więc widzicie. Metro nowej ferajnie, kto zbudował, kto nareperował. Partia Meksykańskie Żarcie. Głosujcie. Koniecznie. Właśnie, ej, a ten, ja będę doprowadzał jakby co na Dolinę Głów metro. Tak? Także. No. Ej, to ekstra, bo wiesz, że zacząłem robić tunel już, by prowadzić. Tak? Bo ja się, że bardzo, że ta nowa ferajna, ogólnie dostałem też wiadomość od Wicki na Facebooku, żeby, że nowa ferajna nie powinna nazywać się nową ferajną, bo już jest stara, ale to jest bardzo, nie podoba mi się to zdanie. To jest nazwa po prostu. To jest nazwa, ludzie, pamiętajcie, to jest nazwa własna jak Nowy Jork, w sensie, Nowy Jork też nie jest własny. No, nowoczesna, w sensie też tak. Nowy Jork też nie jest nowy, tylko to nazwa własna. Powiedziałeś, że Nowy Jork też nie jest własny. Tak, powiedziałem? Tak. No okej, okay. Więc jakby nie jest nowy, o to mi chodziło. Bardzo dobrze, dziękuję. Dobra, krokro, nie musisz się tłumaczyć, tak wszyscy się. Nie mów mi krokro, stary, triri. Czemu? Tri-tri. Tri-tri czy triri? Jak na ciebie mówić? Jak wolisz? Nie wiem, mów do mnie krokro najlepiej. A, wszystko jest kroko? A kiedy krokodyle też ma mówić krokro? Nie, to akurat są krokokoko. A nie krokodyle? Nie wiem, stary, nie znam się. Czekaj, to możemy zrobić tak, stary, jeżeli chcesz, to możemy teraz zrobić na Dolinie Głów kawałek metra, coś w stacji, zejście. No dobra, krokro. Dobra, to chodź, bo jakby wiem, jak to można fajnie zrobić, mam pomysł. Tak? What? Ej, czekaj, poczekaj, jest BM, jest... co było, stary? Było... stary, bo nasza THC-ka. Ej, czemu nie idziesz mostem normalnie? No bo tu myślałem, że zrobić metro. Tu byłoby wejście do metra, zobacz, mordo. Pod kretem? Pod kretem, co na to? No, no Kozak Beat, mordo. To jest stacja jej kotleti. Kozak Beat, Lanek, dzięki, że zrobiłeś go tylko dla mnie. Stacja kotleti, że stacja kreti. Stacja, nazwijmy ją stacja krokro. Stacja krokro? Nie, jest stacja kreti, czemu krokro? Stacja imienia krokro. Stacja imienia kreti, czemu stary? To jest pewnie kretiego i czemu chcesz nazywać krokro? No bo Krokro stary tutaj był kiedyś, jak jeszcze odkrywał dopiero Minecraft. Krokro to jest gość, który pierwszy grał w Minecraft, to jest pierwszy gracz Minecrafta, mówisz? No, pierwszy ten, pierwszy beta tester, alfa tester. Krokro. Krokro. Tak. To nie jest coś, co wymyśliłeś teraz. Nie, ja zrobię pomnik Krokro, kto chce niech pisze w komentarzu. To jest jeden z głupszych pomysłów, jaki miałeś, wiesz o tym. Pisze stary w internecie, Krokro Minecraft skin. Zobaczcie jak będzie wyglądał. O, fajny skin. Coś jest, serio? Tak, krokro. Dobra, okej, okay, jakby spoko. No, nie wiem, czy jest to widzieć, mordo. Dobra, dobra, więc budujmy, stary, buduj ze mną, chodź. Dobra, dobra, czekaj. A bo nie czy musimy budować, w ogóle zapomniałem o moim bunkrze. Czekaj, bo... Ej! Wiesz, że ja zrobiłem jeden live, zrobienie bunkru i kompletnie nie zapomniałem? Jaki bunkier? Nawet nie wiesz o nim, chodź do zoo. Pokażę dobra, ci krokro. Go. Ej, jestem ciekaw, co tam się dzieje, bo jakby tam nie byłem kompletnie. Zaczynam robić bunkier z obsydianu. Ale co tam ma się dziać? Nie wiem, stary. Ej, może wiesz, zaróz. Kto zniszczył naszą armatę i ukradł TNT? Ej, czy to jest początek wojny w takim razie? Tak. Czyli to jest zobaczyć bunkier, bo bunkier się może przydać na wojnie. To było tylko, aby być bezpiecznym. No, jakbyś nie rozwaliliśmy mu nic. Nic mu nie rozwaliliśmy, to było tylko naładowane. Ja, stary, to odbuduję ten. Kiedyś. To dobrze, cześć, bo ja wyszukam jego bunkru. To jest w tym lesie za zoo, wiesz? To jest las za zoo, jest taki budowa... A znajdziesz go? No właśnie, nie wiem, mordo, jestem ciekawy. Tu są dobra, jakieś dziurgi, wiesz, tu jest przedstawione. Krokro. Bez problemu, no Krokro by go znalazł, on jest kozakiem. Bo on nadal gra, stary. Nadal gra, no spoko. O, znalazłem, patrz, ją, patrz. To jest mój bunkier. Wow. Wszystkie z obsydianu, widzisz? No. Jakby jest nieskończony jeszcze. Ale jest potencjał, ale nie? Ale wiesz, że obsydian się wolno kopie. No wiem, a wejdź na dole, tutaj, zobacz, o tu. Też jest od dołu obsydiany wysadzone. Czyli mogę tego... To jest odporny TNT, no. A wiesz, że obsydian wysadza TNT?
a przez nie wyjść na TNT, a postawić ten klocek, bo zebrałeś ten schodek, płotek, ten schodek. Spoko, mordo. A, dzięki, to jest pupłytka, mordo, wiesz o tym. Jakby dasz radę coś innego tutaj wsadzić? Na przykład ciemny schodek? Ej, nie, ja go nie zebrałem, a nie. Nieważne. Sorry, okłamałem cię. Ale z dobrej strony go postaw. Dzięki. Dobra, to chodźmy stąd, mordo. Zamknij bunkier od zewnątrz. Żeby nikt nie wszedł niepożądany łącznie ze mną. A jak ze mną. Tutaj się wchodzi? Nie wiem, trzeba mieć klucz, mordo. Ja mam klucz, więc spokojnie. Ten bunkier? Chodź, obczajmy, co do okna zniszczył. A przenieść ten bunkier? A gdzie chciałbyś go przenieść? Pod nasze taco, stary. Bo chciałem robić ten, naszą tajną bazę bezpieczeństwa na wypadek wojny. Pod taco nam. Ej, dobre! Masz dobry kill-off czy nie? Efficiency jakieś? Mam. A ile mam efficiency? 3. 3, dobra, to dobrze, mam 4. To szybko to wykopiemy, mordo. No. To zaczniesz kopać, więc? A ja obczaję tą armatę. Dobra, ziomeczku, to genialnie, 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 genialnie. Gdzie tu jest fajerwerka? Tu jest fajerwerka. Ja polecę teraz, mordo, więc do Knesa. Zobaczę. Rzeczywiście, jak to armata wygląda. Jakby pozostałeś po armacie. Nie ma, nic. A jakieś ślady u Doknesa, nie ma nic, co byśmy mogli odbudować to łatwo? Że TNT nie po... Nie, nic, wszystko trzeba przy sobie. Co? Ale drań, trzeba przy sobie ją. A on w ogóle jest w tej partii meksykańskiej żarcie, czy nie? No nie, Doknes jest naszym największym nemezis. O nie. Słyszałeś ten głos? No. Nie. Ja nie chcąc to zrobiłem, wiesz? Dobra, nieważne. Okej, zobaczę więc jeszcze raz. Okej, okay, to było to drzewo, tutaj dobra, dokładnie. Dobra, stary, ja to zaczynam kopać jak. Dobra, zaraz do ciebie przyjdę, mordo, i ci pomogę. Okay. Jak ktoś jest bardzo ciekawy, jak ten, jak będzie wyglądał nowy bunkier, to... A była armata z TNT na Doknesa. Nie masz nic przeciwko, żeśmy to zrobili na moim... Mordo, zrobimy to, spokojnie, ale za chwilę, teraz zrobimy, mordo, spokojnie. W sensie, nie, ja nie mam spiny, tylko chciałem wiedzieć po prostu, czy... To się to kończymy, no nie? Nie, czy nie jesteś zdenerwowany na mnie? Gdzie tak, jest, wiesz, co tu jest, za... Okej, dobra. Mordo, spokojnie, nie mam nic spiny, zaraz to zrobimy. Elegancko. Ej, ziom, zgubiłem się znowu, zawsze teraz się gubię. O, robię twój nick, to chyba. Dobra, chyba bunkier. Okej, ale nie, bo tak mi jest stary, że zrobić coś takiego fajnego, w stylu na przykład zrobić. A, czekaj. Ej, to będzie genialny koncept, stary. To będzie genialne. Tylko musisz stary mi zaufać. Ufasz mi, mordo, trochę? No, ufam ci, ufam. Patrz, zróbmy takie coś, że tutaj. Chodź tutaj, mordo. Zrobimy ścianę większą i w ścianie będzie ukryte wejście. Za obrazem. Za obrazem, niech będzie za obrazem. To jest stary trik jak świat, ale i tak się to nabiorą. No, oni są głupi. Oni są strasznie głupi, no. Nie wiem, czemu mi teraz mówiłem, jak teraz zapowiedzieliśmy. Dobra, więc czekaj, ja to zrobię pyk. O, robię obraz, ziom. Zaplanuj, gdzie wejście zrobimy. Ej! Co? Jak się robi obraz? Jak to? Jak się nazywa obraz w Minecrafcie? Nie picture, tylko painting. Painting się robi... Ziom, jak się robi painting? No, stare patyki. A, bo to jest na odwrót, że jedna wełna na środku, tak? No tak. Aha, dobra, zrobiłem na odwrót, się spanikowałem, że zmienił się crafting, a to nie wiem, czy coś. A to po prostu mi się pomyliło, dobra. Nieważne, robię już. Okej, ziomeczku. Skrzynkę będzie trzeba postawić zaraz, to zrobimy tam w naszym tajnej tej bazie. I jest obraz. Pięknie. Gdzie chodzimy? Na środku? No. To rozwalmy. Tutaj zrobimy takie coś. I teraz trzeba będzie tabliczki postawić, mordo. No. Ja mam dużo tabliczek, nie martw się. Dużo donatorów jest, to dużo tabliczek posiadam. A u mnie tak samo, stary. Właśnie, jest, pamiętajcie, to znaczy, donaty są w opisach na live'ach. A teraz tabliczki, o. Czemu tak to zrobiłeś? Bo stroić to ładnie. Ale dałyby się ładniej dużo. Jak? No po bokach się stawia zawsze tabliczki, żeby No i co ładnie po środku będzie? No nic. No i musi tak coś się być. Postawi obraz, tak? Nie? Tak. A, no to chrzanić, że zrobiłem w ten sposób, mordo. No dobra, w sensie jak chcesz, mordo, ja nie. A, nie podoba mi się to, dobra, to tak, to rozwalę. A gdzie będzie to wejście w takim razie? No już zaraz ci pokażę, mordo, ja tam, w sensie, na to wizję. Skopałeś trochę, ale... Skopałem? No. Patrz, bo tu by było we... O nie, jak ja to zniszczyć, jak to... No właśnie, stary. O. Ale tak. O co A ci tu? Chodzi? Zobacz, mordo, zobacz, patrz, tutaj. Jest. Coś. A, tutaj dodatkowa ściana. No, dobra. Tutaj dodatkowa ściana, widzisz? Pyk, tylko zabrakło mi jednego, brakuje. Ja nie mam.
Nie masz. No to da, będzie bez innego na razie. A to też rozwalę tutaj z drugiej strony. Okej, okay, idealnie. To wygląda bardzo... W ogóle nie wygląda podejrzanie, stary. Serio. Więc spoko. To, znaczy, obraz będzie wyglądać podejrzanie, ale oni są głupi, więc to jakby nie ma problemu. Dobra, kropla, już się wkopałem. Okej, okay, ziomuś. A ja zrobiłem obraz, ale jest krzywy. Jak nisko to robimy? No tak bez przesady nisko, ale tak trochę nisko. To było w miarę sensowne, co powiedziałem? Tak. Na 40 kratce. O! Co jest? Co znalazłeś? O! Co znalazłeś, Krokro? Krokro, pomóż, co jest Krokro? Pomóż, Krokro? Co jest Krokro? Ej, ziom! Ała. Nie wiem, czemu myślałem, że tę wodę rozlałeś. Tak jakby było dla mnie takie... Czemu? Jak ja tam wpadłem? A, tam wpadłeś tak. Okej, dobra, bo nie wiem, co się dzieje. Pod sobą. Nigdy nie kopcie pod sobą. Rox mówił, że zawsze kopać pod sobą. Widziałem nie odcinek. Mówię tak. Widziałem, mówił, że kopać ja pod sobą. Ja też widziałem ten odcinek. Znaczy mówił, że jakby się opłaca. Według niego. Ale ja nie przez to umarłem. No dobra, spoko, nie przez Roxa. Z tym ty miałeś elytrę. No dobra, wiem. Możesz umrzeć od upadku. No można umrzeć od upadku z elytrą. No ja bez elytry nie umarłem od upadku, tylko szkielet mnie zabił. No okej, okay, ale ja spadłem łącznie z tym, co wykopałeś. Mordo, nie mogę zrobić... A, nie przemyślałem tego, jestem głupi. Nie mogę zrobić obrazu 3x3, nie ma obrazu 3x3, ziom? Ej. Nie. Serio nie ma? 2x2 się robi, stary. 2x2 i powinniśmy wskakiwać tam. Okej, okay, ale zobacz, a to zobacz. Co, Krokro? Krzywe, brzydkie, nie podoba mi się, czekaj, idę czekaj. Ja dopiero do meksykańskiego żarcia. Aha, dobra, bo ja mam spawn do Knesa. No ja mam teraz spawn w moim nowym domu. Nie, stary, zawsze krzywe obrazy uchodzą mi, nie ma 2x1 albo coś takiego... Okej, okay, takiego... Co, ja myślę, na 5 albo milion na 200 milionów? Mordo, nie ma takich obrazów, nie kłam. Nie wymyślaj. Ej, serio, czemu mi się takie obrazy trafiają? Nie ma jakichś innych obrazów? Pokaż. No spróbuj, zrobić jakiś obraz, żeby było symetrycznie. Obraz, żeby było symetrycznie. Dobra, Krokro. No? No nie jest symetrycznie. I teraz też nie jest symetrycznie. No bo nie ma, stary. Nie ma obrazu o szerokości 1 i wysokości 2? O! Nie ma. Serio nie ma? Nie ma. Ale... To jaki sens jest obrazów? Nie podoba mi się to, mordo. Jaki sens jest naszej bazy, stary? Stary, jest duży sens, ale żeby... Ale są 2x2 obrazy, na przykład. No 2x2, ale jakby... Stary, zróbmy to, zróbmy to po ludzku. No dobra, zróbmy to po twojemu, okej? Okay? Tak? Tak. Dobra, no to zróbmy to po twojemu. Widzisz, dlatego weź mówię. Weź sobie obraz, a ja wezmę wodę i ja zrobię... Przecież weź na obraz, mordo. Chyba wszystkie tabliczki spadły na dół. Weź na obraz, ja mam tabliczki, trzymaj. Trzymaj, czy te tabliczki się starczą? Weź obraz i masz tu skrzyneczkę, mordo, do chowania rzeczy. Ja tam zejdę na dół, wybijam te moby, oświetlę i... Początek przygody, budowanie bunkru, niesamowita przygoda. Ej, stary, to jest bardzo nisko, to co zrobiłeś. No wiem. A, to jest taki, aż taki bomb. No jak jak będzie wojna nuklearna, to co wtedy? O nie, ziom, to nie jest... Ale nie robimy aż tak nisko, nie? Czy aż nie. Tak nisko? Nie, nie ma sensu. Kurde, no szkielet mnie strzela! Zostaw mnie, draniu! Zróbmy na 45 kratce, stary. Ziom, zróbmy to tutaj już. Na 45, proszę. Ziom, nie ma sensu, już zrobiłem podstawę fajną, patrz. Nie, znaczy... nie jest fajna, na 45. Ziom, jest na... Na 36. Kliknij F3. Aż tak nisko? 36, ziom, jest dobrze. Uwierz mi. Uwierz mi te słowo. Dobrze. Uwierz... Ale to jest nisko strasznie w ogóle, nie? 36 kratka. No. W ogóle nisko jesteśmy tutaj bardzo. Ja zrobię tutaj więc takie fajne, małe na razie zejście wodne, żeby łatwo było tutaj zejść. Przydałyby się jakieś drabinki, mordo, jeszcze. Ja mam na rzeczy drewno, więc zrobię zaraz to. Tylko ciekawe, czy ja przeżyję to w ogóle. Chyba średnio. O nie. Nie, mordo. Ej, ziom. Co? Jak mam stąd wyjść? No, jak stąd się nie da wypłynąć? Drabinkami. Na razie to ja ginę w wodzie. Jest mi smutno i chyba zginę w tej wodzie. Ej, Krokro, ja bym zrobił parę obrazów, bo inaczej to nigdy nie będzie symetryczne. To ci mówiłem, mordo. Ej, ziom, wlejesz wodę? Albo coś? Albo rozwalisz tutaj... Mogę. Nie, zrób wejście. Co się weź, rozkop to. I jeszcze niżej. Dziękuję. Proszę. To bardzo uprzejme z twojej strony. Proszę bardzo. Kilka obrazów więc robimy? Tak. Ojeju, dobra, to dać ci wełnę, czy samą zrobić? No nie wiem, możesz robić jak chcesz, stary. Dobra, robię już obrazek. Dwa obrazy wystarczą, czy więcej chcesz? Dwa wystarczą. Dobra, trzymaj obrazek, więc drugi. A ja czekaj, co miałem zrobić, mordo, pamiętasz? A, te drewniane te.
Zejście. Z dużo tego potrzebujemy niestety. Okidoki. Pyk. Elegancja Francji. 21 starczy? Chyba starczy. Przepraszam. Czemu nie mogę zostawiać te... O, dobra. Czemu nie mogę? O, dobra, mogę. Hyc. I... stawiam. O nie, trochę mi to średnio wychodzi. Działa! Dobrze, na dole jest woda. Tutaj jest idealne życie bezpieczne i teraz wystarczy postawić ten cały... O nie, nie mam. Mordo, ty masz cały nasz obsydian, nie? No. Dobrze, to dobrze. Sibałem. Mamy chyba wystarczająco. Okej. Skoro do tamtej bazy wystarczało, to do tej tym bardziej. Okej. Dziamuś. No? Zrobiłbyś jakieś może jeszcze drabinki, czy nie masz drewna? Nie mam. O nie, bo mi zabrakło jednej drabinek, ja nie wystarczało. Ja tutaj się stary męczę z tym obrazem. Okej, wierci, ja utknąłem tutaj w połowie przejścia i zrobię to szybko. Te drabinki. Czyli te obrazy są ciężkie do robienia, wbrew pozorom, to jest... Czyli to do zaplanowania jest ciężkie. No, w sensie normalnie to nie jest ciężkie. Ale my chcemy to zrobić fajnie. Symetrycznie, no. No właśnie. Że wiadomo, że to normalnie nie jest ciężkie, mordyczku. Tylko to... My jesteśmy perfekcjonistami jako... Dlatego właśnie uważam, że powinniśmy być tymi władcami ferajne. No. Z całym szacunkiem. Tutaj... Okej, okay. Siemandzio. Cześć, jak ci idzie? Nie wiem, stary. Słabo. Czemu nie może być taki obraz, jak zrobiłeś przed chwilą? Jak to? W ogóle wiesz, że to nie... Jakby nie będzie... Brakło jednej tabliczki. Aha, a to trzymaj. Masz tabliczki, dużo tabliczek. Masz dwa obrazy? Bo ja nie mam żadnego. Chyba wrzuciłem do tobie. Dobra, to gitarka. To ustaw, mordo. A teraz... tu na dole, a tutaj? Czemu niżej nie ma? Tutaj takie coś. A tak? Jeżeli zlikwidujemy to na dole, to będzie git. No, w sensie tutaj musi być, patrz. Zobacz. No dobra. To w ogóle nie będę podejrzanie. Jest spoko. Mi się podoba to. Tylko jak teraz zejść? Tak. Ale... mordo. Jakby nie chcę nic ci mówić, ale wiesz, że... O-o. Wiesz, że to widać teraz znowu, nie? Kurde. Stary, naprawdę nie miałeś tego zrobić? Nie. O co chodzi, stary? Stary! To jest bardzo proste. Wiesz, jak to schrzaniłeś? Nie. Bardzo schrzaniłeś, mordo. Jak to schrzaniłem? No normalnie, schrzaniłeś nic to. Nic nie schrzaniłem. Dobra, ziom, ja ci dam, weź obsydian i weź to zrób, stary, ja tu postawię na górze obraz, dobra? Ustaw, stary, bazę na dole, okej? Okay? Mordo, początek. Co? Weź obsydian, zejdź na dół i zacznij robić bazę, za ciebie dojdę. I ustawię no te obrazy, tylko zostaw te obrazy dwa, żebym mógł to ustawić. Okej, okay, to... Masz te obrazy? A, masz. Mam jeden obraz i drugi się przyda. No spoko, mordo. Dziedzienki. To nie może być tutaj. To musi być. To musi być na pewno zalepione. Ale nie mamy wystarczająco bloków, mordo. Jak to? Nieważne, jakich czekaj. Bloków? Nieważne. A terakoty? Czekaj, ja mam terakotę, stary. Żółtą? Nie wiem, czekaj. No jak masz dużo zwykłych, to możemy pofarbować, mamy żółty barwnik. Czekaj, coś. Stary. Chcę coś zobaczyć. Okay. Dobra. Dobra, to jak ci idzie? Zobaczenie? No ja idę na Dolinę Głów, stary. Aż tam? A, no dobra. Okej. To nie zrobisz teraz bazy, bo jakby ważniejsze jest baza w sumie niż teraz to wejście, bo jakby to wejście zrobimy w chwilę. To jest tylko jeden bloczek. Nie jest ważniejsza baza. Nie? Ważniejsze jest to, żeby było zakryte wejście do niej, bo po co nam taka tajna baza bez wejścia? Dobra, masz rację. Mózgu. Bazę to wiesz, jeszcze nie ma wojny. Bazę możemy zrobić jeszcze za chwilkę sobie. Ale z bazą stary... nie ma spiny, mówisz? No zobacz, w sensie... Nie, to krzywe, zawsze te obrazy muszą być tej krzywe. Nie ukrywam, stary, że mnie zdenerwowała ta akcja z tymi obrazami, wiesz? Czemu? No bo... Męczymy się nad tym. No męczymy się nad tym, no tak jest z obrazami, że się męczysz z obrazami. Chcę mieć to ze sobą, stary. No też mnie chcę mieć ze sobą, ale zawsze wychodzi jakiś inny obraz niż chcę. Czemu teraz cały czas ten jeden obraz? Czemu ten sam obraz? Czemu Ej, mordo, teraz się wkurzyłem ja. Bo zawsze wychodzi inny obraz, czaisz? Tak. Czyś update był? Zawsze jak kładę na... O, stary, mam dużo terakoty. Okej, okay, to się cieszę. To się cieszę, mordo, ale... 21 terakoty. Dobra, cieszę się, ziom, ale... Iść po żółte kwiatki? Co chodzi? Ja mam barwnik, chodź. A, no dobra, no to już będę do ciebie leciał w takim razie. O, co chodzi?
Czemu zawsze jeden obraz się pojawia? Nie, nie mogę ja też... postawić? Ale... Wiesz, że to jest zależne też od tabliczek. Tak? W sensie, bo ile ustawiłeś tabliczek teraz? Ale nie, chodź zobacz, mordo. Zawsze, jakby tu normalnie różne obrazy pojawiają się, a tu zawsze jeden obraz się pojawia. O co chodzi? Dobra, kładę to. I obraz... Nie, stary. Obraz z karteką dzisiaj jest moim najmniej ulubionym Minecraftowym obrazem. Jest żenujący. Czemu on się zawsze pojawia? Zawsze. Nie wiem, stary. Okej, teraz jest takie wejście głupie, to też nie może być. Dobra, mordo, mam koncept, wiesz? No. Nie, jednak nie mam konceptu. Jak to nie masz? Jednak nie mam konceptu, bo stary... Przecież zobaczę, co się stało. Pokaż. To wygląda fajnie, ale jest bez sensu. No zobacz, chodź zobacz, mordo. Widzisz mnie? No. Patrz, stałem to, niszczę. Stałem to, to samo. To, to samo. To samo. Zawsze jeden obraz. No dobra, trzymaj. Gdzie? No i ja go kładłem na tej tabliczce, co jest pod tą tabliczką. Nie, widzisz? Bo jest tylko jeden taki obraz w tym wymiarze, w którym ty chcesz położyć. Ale jakby tu może się nie zrobić, może taki obraz, jak tutaj kładę? Popatrz, o taki. Taki wielki. Ej, zróbmy coś takiego, daj coś takiego, zostawmy. Dobra, stary. Ej, bo to jest niesymetryczne. To jest nasze wejście. Ej, mordo, bo to jest niesymetryczne. Mamy, mówisz, jeszcze terakotę? Mamy. Aha, ziom, bo wiesz, że to jest niesymetryczne, masz. Zauważyłeś? Co? Zauważyłeś, że to jest niesymetryczne? Co? No zauważyłem, nie da się zrobić tu symetrycznego. Byśmy musieli tako rozebrać. Ja nie chcę rozbierać tako. A gdzie jest ziom, Według mnie, stary, terakota. Powinniśmy zrobić... To na pewno musi być tutaj terakota, tak? Musi być terakota. I to zostawiamy w ten sposób? Znaczy, to jest takie zabawne, stary. No. Ale jakby... O, popsułeś, już się nie No, tylko czekaj, gdzie tu jest? Gdzie są tabliczki? Ja mam tabliczek jeszcze, proszę, tabliczki jeszcze. Tabliczki, patrz na to bardzo. Patrz. Patrz i ucz się, dzieciak. Albo nie patrz się, stary, zrób, stary, na dole bazę, a ja to zrobię szybko tutaj. Pyk. No dobra, pyk. Stary, ale chciałem pokazać robienie bazy. No wiem, no to pokażemy zaraz. No dobra. Pyk. Ja zaraz się dojdę, mordo. O, udało się! A nie, to jest symetryczne. Rzeczywiście, miałeś rację od początku. Co? To będzie zawsze niesymetryczne. Dobra, to... No tak. To nie może być symetryczne. Choćby zrobić taki... co ty tu zrobiłeś w ogóle, stary? Zrobiłem takie zejście, żeby można było... Ale w sumie nie ma sensu to. Dobra, okej, mordo, wiesz co zrobię? No. To oczywiście będzie zawsze niesymetryczne. Jesteśmy na skazanie na niesymetryczność tej bazy. Nie, możemy rozebrać tako. Nie chcę rozbierać tako. Zostawię te obrazy w ten sposób, jak są, okej? Okay? To jest już gate, jest zasłonięte, jest dobrze. Zabieram to, idę na dół, jest dobrze. Totalnie tajna baza, nikt jej nigdy nie znajdzie. Ukryta baza w tako. Bo stary, na początku to nie było zejścia i chciałem szybko zejść. A. Nie musi już jej być tutaj. O co okay. chodzi w tej bazie? Aaaa! Żyj! Żyję, ale masz ziom tam obsydian? Kładziesz go? No mam. Ja tutaj wejdę sobie, ale więc gdzie z wodą. Mam go kłaść właściwie? No podłogę, żeby był taki klocek obudowany z obsydianu, nie? Nie musi być duże. Klocek z obsydianu. Tylko nie strącę. Mordo, czemu nie kładziesz na obsydianu? Tutaj? No. Może być tutaj, ziom. No dobra. Okej, okay, więc jakby. Ja nie mam obsydianu żadnego teraz w obecnej chwili. Sytuacji, takiej akcji nie mam. Czemu ciągle spadam? Dobra, muszę wejść znowu. Okej. I gitarka, mordo. To będzie dobra baza. I rozumiem, że na swoim odcinku będziemy kontynuować, nie? Tak. Dobra, jak więc chcecie zobaczyć, co z niej wyjdzie, no to czekaj, a mogę jeszcze obsydianu? No. To też ustawię trochę, patrz, tą ścianę bym zrobił tutaj. Ile go mamy? Nie mamy go jakoś bardzo dużo, więc nie, trzeba mamy będzie... stary już ten, 30 tylko. Czego 30? Bo zobacz, patrz, mordo, więc tu zrobimy ścianę taką. No. O, w ten sposób. Okej, 30 razem z tym, co ja mam, czy nie? Nie. Okej, no to... Teraz ja mam 30. No dobra, no to nam starczy. Zrobiliście tę ścianę, nawet się na odcinku dokończymy. Dobra, więc jeżeli zobaczyć filmik od bazy, to u Ernesta będzie czyścić odcineczek. Lajkuj, koniecznie. W tym momencie możesz dać łapkę w górę, jeżeli tego jeszcze nie zrobiłeś. Wbijaj na Instagrama, już zaraz na 100 tysięcy jest. A na kanale ty, niedługo milion, więc subnij i dołącz do... Wow, milion, dawaj, dajcie suba, wszyscy! A czemu na końcu? Cześć! Nie wiem, przepraszam, to był głupie. Na rację masz.